No cześć, witam Was na kolejnej lekcji matematyki, lekcji już 10. Dzisiaj zajmiemy się liczbami wymiernymi oraz działaniami, które możemy na nich wykonać. Tak, zacznijmy od pojęcia liczba wymierna. Liczbę wymierną możemy zapisać w postaci ułamka zwykłego, którego licznik, czyli a, oraz mianownik, czyli b, są liczbami całkowitymi. Dla przypomnienia, liczby całkowite to są liczby naturalne, czyli 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej, oraz ich przeciwności, czyli minus 1, minus 2, oraz oczywiście do liczb naturalnych całkowitych należy również 0. Oraz musimy pamiętać, iż mianownik nie może być mniejszy od 0, ponieważ, jak mówią przysłowia, pojęte cholera nie dzieli przez 0, nigdy nie możemy dzielić przez 0. Więc jeszcze mianownik b w tym przypadku nie może być 0. Więc jak już poznamy, pewnie zainteresuje Was, jakie liczby są niewymierne, ponieważ większość liczb, które sobie możemy wyobrazić, można zapisać w postaci takiego ułamka. Do tych liczb należą głównie pierwiastki, z liczb, których nie możemy otrzymać w prostej postaci, na przykład pierwiastek z 2, 3, 5, 6, 7, pierwiastki trzeciego stopnia, czwartego, oraz takie liczby niewymierne, czy charakterystyczne, jak liczba pi, która ma też nieskończone rozwinięcie. I po prostu liczbami niewymiernymi są te, które mają rozwinięcie nieskończone. Dobrze, a teraz przypomnijmy sobie, ponieważ to wszystko było na poprzednich lekcjach, jak wykonywać działania na liczbach wymiernych. Już się tym zajmowaliśmy, rozpatrzyliśmy wszystkie te podpunkty na poprzednich lekcjach i teraz tylko przypomnienie lekkie. A jeśli ktoś nadal nie będzie pamiętał, zalecane jest, aby jeszcze raz sobie powtórzyć te poprzednie lekcje, no i potem powrócić do tej. Dobrze, więc jak pamiętaliście, a propos kolejności wykonywania działań, jest to niezbędne, aby dobrze obliczyć dany przykład. Musimy pamiętać, iż najpierw wykonujemy działania w nawiasach, zaczynając od tych najmniejszych, potem na kwadratowych oraz klamrowych. Potem wykonujemy działania na pierwiastkach oraz potęgach. Następnym kolejności jest mnożenie i dzielenie oraz na końcu dodawanie i odejmowanie. Nie możemy też zapomnieć o znakach. Jeśli dodajemy liczbę ujemną, to jest tak samo, jakbyśmy po prostu odejmowali. Jeśli odejmę liczbę ujemną, to jest tak, jakbyśmy ją dodawali, czyli 2, czyli plus i minus dają minus i plus dają minus oraz 2 minusy dają plus. Tak samo jest w przypadku mnożenia lub dzielenia. Jeśli mnożymy liczbę dodatnym z ujemną, to wynik będzie ujemny. Jeśli mnożymy dwie ujemne, to wynik będzie dodatni. Też bardzo ważną czynnością są zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne oraz dziesiętnych na zwykłe. To była jedna cała lekcja, była temu poświęcona, bo musimy pamiętać, aby rozszerzyć mianownik, ponieważ niektóre działania będą posiadały ułamek zwykły i dziesiętny, więc warto też sobie to przypomnieć. Oraz to już finalnie, pod koniec. Musimy pamiętać, aby nasz wynik był w najprostszej postaci, aby był skrócony, aby jeśli to jest możliwe, można zawsze coś wyłączyć przed nawias. No i to by było na tyle co do tego tematu. Ponieważ wszystko już mieliśmy, nie ma sensu liczyć dodatkowych przykładów. Mam nadzieję, że wszystko dobrze zapamiętacie o liczbach wymiernych. No i dziękuję, zapraszam ponownie na następne lekcje.